Gość poranka. Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki, dziś moim Państwa gościem poranka, a w zasadzie gościem poranka są pani Karolina Ners, szlachetna paczka rejon Płocki. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Katarzyna Schrenner, również szlachetna paczka, ale rejon Płock Centrum. Dzień dobry. Witam serdecznie. A spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać, jak żeby inaczej, o szlachetnej paczce. Szlachetnej paczce, która szuka ludzi, wolontariuszy. Prawda to? Tak, prawda to jest. Dokładnie. Kogo szukacie dokładnie? Na pewno osoby, które są po 18 roku życia. To jest taki pierwszy punkt. No na pewno osoby z poczuciem humoru, tak, które lubią pomagać innym, które no, są wrażliwe na drugiego człowieka. No i lubią tak samo poznawać nowe osoby. No i lubią też dobrą zabawę, bo przy tym też jest dużo dobrej zabawy. Tutaj ciekawe stwierdzenie padło, że ludzie z poczuciem humoru. No to w takim razie jak te poczucie humoru, jak ta dobra zabawa się przekłada na pracę wolontariusza w szlachetnej paczce? Ja myślę, że szukamy osób przede wszystkim uśmiechniętych, takich, którzy lubią pomagać innym, charyzmatycznych, takich ludzi, którzy mają też motywację do rozwoju, bo to, że zostaną super W, to nie tylko to, że pomogą innym, ale też rozwijają siebie. No i poznają fantastycznych ludzi, to jest też świetna zabawa, jak później jest finał, to dzieją się cuda. Karolina zresztą też o tym wie, bo jest już tyle lat w paczce. To jest po prostu cudowny czas i nawet samo to, jak już jedziemy z paczkami do rodzin, tak, to dzieją się takie rzeczy magiczne, tak jak ludzie reagują na te paczki, które dostają, że możemy im pomóc, że dla nich kakao, mąka, dla nas to jest normalne, a dla tych ludzi to jest po prostu coś wielkiego. W jaki sposób wolontariusze szlachetnej paczki pomagają ludziom? Wolontariusze, jak zgłoszą się już na stronie szlachetnej paczki do odpowiedniego rejonu, czyli albo rejonu Płock do Karoliny, albo Płock Centrum do mnie, przybywają na tak zwaną rekrutację, czyli taką rozmowę i później decydują, czy chcą z nami pracować. Jeśli się już zdecydują, to wtedy mają wdrożenie jednodniowe. Po tym wdrożeniu robią taki krótki e-learning w systemie. I dostają historię rodzin i idą po prostu na tak zwane wywiady. I później jest kwalifikacja takiej rodziny do projektu. Albo jest zakwalifikowana, albo nie. Jeśli tak, to później robią opis takiej rodziny. To trafia do systemu. W listopadzie otwiera się baza rodzin. Szukamy darczyńców. No i w grudniu mamy finał. W jaki sposób dokładnie można się zgłaszać? Bo tu słyszeliśmy o tym, że trzeba trafić albo do rejonu Płockiego Centrum, albo do rejonu Płocka. W jaki sposób te pierwsze kroki zgłoszeniowe postawić? Wolontariusz wchodzi na stronę www.superw.pl, ewentualnie też www.szlachetnapaczka.pl i tam będzie ukazane, żeby się zgłosić na wolontariusza. Wypełnić musi krótką ankietę, no i wybrać rejon. Tak, oczywiście rejon Płock Centrum i rejon Płock. Ile osób potrzebujecie tak naprawdę? W sumie szukamy 50 takich superbohaterów. U Karoliny jest to 20, u mnie 30 wolontariuszy. Ja jeszcze szukam 13 osób. Tak, a ja szukam tutaj 5. Czy jakoś praca w rejonie płockim i w Płock Centrum się różni? Można jakieś takie rozgraniczenie wprowadzić? Nie, gramy do tej samej bramki. Będzie tylko inny lider i inny magazyn, natomiast cała reszta jest taka sama. I to bardzo fajne, co pani powiedziała, że gramy wszyscy do jednej bramki, czyli gramy, by pomóc. Ale przed naszą rozmową słyszałem, że nie tylko wolontariuszy szlachetna paczka poszukuje. Szukamy też osób w potrzebie. Utarło się tak, że szlachetna paczka to jest pomoc rodzinom, ale ta rodzina to nie tylko rodzina z dziećmi, to może być osoba samotna, osoba chora, niepełnosprawna, osoba, która wychodzi z, na przykład, nie wiem, z bezdomności, z domu dziecka, taki start w życie, tak? Ktoś, kto wyszedł z alkoholizmu, komuś takiemu też możemy pomóc, także nie są to tylko rodziny z dziećmi. Ktoś to również po pożarze lub też po powodzi, tak samo. Takich rodzin też poszukujemy. A w jaki sposób te poszukiwania są prowadzone? Wszędzie, gdzie tylko możemy.
są to różne instytucje, szkoły, przedszkola. Przedszkola, tak, koordynacja, tam jeszcze Caritas. Mopsy, tak, Caritas. Gopsy też, tak. Wszędzie księża, no gdziekolwiek ktoś potrzebuje. Czasem po prostu nawet do nas ludzie dzwonią, bo nasze numery telefonów są na stronie Szlachetnej Paczki, to czasem po prostu nas ludzie znajdują po to, żeby zadzwonić i zgłosić kogoś, powiedzieć, że ktoś potrzebuje pomocy, bo może sąsiad, bo może ktoś. Szukamy też w związku, że jest 500+, w tym roku my to wliczamy do dochodu, więc szukamy też osób starszych. Bo bardzo jest ciężko tych ludzi w ogóle znaleźć, tak? Ja to zawsze mówię swoim wolontariuszom, zresztą Karolina była moim wolontariuszem kiedyś, to mówiłam zawsze, że prawdziwa bieda głośno nie woła i my właśnie takich ludzi szukamy. No właśnie, bo tu chciałem zapytać, czy same rodziny się zgłaszają do Szlachetnej Paczki? Były takie przypadki, czy takich osób, którzy potrzebują pomocy, trzeba znaleźć samemu? Znaczy ogólnie jako rodzina sama się zbytnio nie może zgłosić, nie, raczej osoba, która wie, że potrzebuje pomocy, nie, no to wtedy ta osoba może zgłosić tą rodzinę. No to pytałem już o drogi, jak zgłaszać się do tego, by zostać wolontariuszem, no to muszę teraz zapytać o to, w jaki sposób można taką rodzinę potrzebującą zgłosić. No jeżeli ktoś zna jakąś osobę w potrzebie, czy tam rodzinę, to oczywiście są nasze numery na stronie, to zawsze może do nas zadzwonić, jakoś się umówimy, zgodę wstępną przekażemy, żeby rodzina podpisała, że wyraża zgodę na przyjście wolontariuszy. I tam następuje ta rozmowa, o której już mówiliśmy wcześniej, tak? Tak, tak, dokładnie tak. Najpierw taka rodzina musi podpisać tą zgodę wstępną na udział w projekcie. Jak już taką zgodę my jako liderzy mamy w ręku, to wtedy możemy wysłać wolontariuszy do takiej rodziny na wywiad. I w jaki sposób wtedy cały proces dalej przebiega? Mamy zgody, mamy wszystkie dokumenty formalności załatwione. Była ta rozmowa z wolontariuszem, co dalej się dzieje? Są to dwa spotkania z wolontariuszami i później po prostu ta rodzina jest albo zakwalifikowana do projektu, albo nie. To już takie są, że tak powiem, wewnętrzne sprawy stowarzyszenia, jak to jest robione i jak my tam wyliczamy ten dochód, my o tym nie możemy mówić. Natomiast jak już jest rodzina zakwalifikowana, no to działamy dalej. Jest robiony opis w systemie i tak jak mówiłam, później rodzina trafia do anonimowa, oczywiście do bazy rodzin i szukamy dla takiej rodziny darczyńcy. I później, jak się znajdzie darczyńca, to jedziemy z paczką. Jeszcze w Płocku się nie zdarzyło, żeby darczyńca się dla jakiejś rodziny nie znalazł. Nie, znalazł się. Zawsze był komplet. To prosiłbym na koniec o taki apel do naszych słuchaczy, który skierowany jest i do osób, które znają rodziny, które takie pomocy potrzebują, no i do przyszłych wolontariuszy. No ja może powiem do wolontariuszy, że jeśli jesteś osobą uśmiechniętą, lubisz pomagać innym, lubisz pracę w zespole, masz ukończone 18 lat, chyba że chcesz być wolontariuszem wspomagającym, to możesz mieć 17 lat, to zgłoś się do paczki, bo paczka to jest strzał prosto w serce i później będziesz już zawsze w paczce. Ja do tego apelu się oczywiście dołączam i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. Gość poranka.